ze stolicy Syberii, Irkuck. Po czterech nocach spędzonych pociągu wreszcie dotarłem. W Moskwie 30 stopni. Opaliło mi ostro, że skóra z nosa schodzi, a tutaj na Syberii zimno. Maja. Przedtem w niektórych miejscach leżał śnieg, a teraz zaczyna padać. Oto dworzec w Irkucku. Kupiłem sobie bilet już do nauszek na jutro. Na początku babka mówiła, że nie ma plackarty wolnej, tylko kupiejny, czyli druga klasa, droższy, ale źle zrozumiała. Myślała, że ja potrzebuję na dzisiaj, a ja potrzebuję na jutro. Na noc, czyli zostaje dwa pełne dni, w nocy jutro wyjeżdżam. Ruszam w miasto. Pierwsze co było pranie, suszenie, spodnie wyschły, od razu założyłem na tyłek. Pranie, suszenie, jedzenie i dżemnąłem się troszeczkę. Hostel bardzo fajny, wygodne, duże łóżka. Także spoko, nawet w kiblu. Fajny wystrój, nawet muzyczka gra. Jak się kładłem spać, to tak na początku miałem jak pociągu. Tuk, 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 tuk mi w głowie, tuk, 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 ale później ustałem ładnie. I odpocząłem. Piękna cerkiew przede mną. Super kolory i taki inny styl jak te cerkwie niby rosyjskie. Nad brzegiem rzeki Angara generał. Waleczny człowiek to był na pewno, bo ma karabin. A tu mamy Angarę i ciemne chmury się zbierają. Zaczynają się takie tworzyć jak mikrofale. Bardzo silny wiatr. O, jaki lodowaty, gdzieś od Bajkału. A w Sankt Petersburgu i w Moskwie narzekałem, po co wziąłem kurtkę, że mam za dużo, dwa plecaki, że mi jest ciężko, że mi gorąco. A tu proszę, Syberia, śnieg wali, tak wita Irkuck. Ale już ładnie chmurki się rozstępują. Także dzisiaj wypoczywam, spaceruję, nawet spacer jest wskazany. W pociągu za dużo ruchu nie było. Pokręcę się po Irkucku, a jutro jadę nad Bajkał. Tam miałem zobaczyć, bo tam jest żarcie jakieś. 24 godziny. Stołobar czy coś w tym stylu pisze. Ktoś mi tu polecał. To Marat mi polecał, żeby spróbować syberyjskie pierogi. Pyszny domowy obiadek. Rybka, ziemniaczki, sałatka, kompot. 150 rubli. I całe 2 funty. Przede mną piękna cerkiew kazańskiej ikony Matki Bożej w Irkucku. Potężna, utrzymana w rusko-bizantyjskim stylu świątynia, góruje nad całym miastem.
Jedną z głównych cech charakterystycznych Irkucka jest stara drewniana zabudowa miasta, licząca ponad 100 lat. Tam się właśnie wybieram. Niestety drewniane domy coraz bardziej zapadają się w ziemię, co widać po linii okien, które są już prawie na linii chodnika. Dzieje się tak dlatego, gdyż domy te leżą, tak jak cały Irkucki i rejon Przybajkala, na wiecznej zmarzlinie. Tak jedzie ruski człowiek. Całe spodnie mokre. I kurtkę mi uwalił jeszcze. Kurtka będzie do oczyszczenia. Wściekły byłem jak nie wiem co, ale już mi przeszło. Spodnie wyschło. Znów jestem nad rzeką Angarą i przede mną Moskiewskie Wrota, tak się nazywa ta brama, nad rzeką Angarą. Brzydka pogoda, chmury, ale teraz pięknie podświetla słońce i są przepiękne chmury, przepiękny kolor. Od góry słońce je oświetla i rozświetlałem się na taki czerwony, taki bordowy kolor w niektórych miejscach. Naprawdę ładnie, efektownie to wygląda. A tam się kłębią znów, kłębią. Ja będę zabijał się do hostelu za chwileczkę, bo już mi ręce marzną normalnie, ręce mi marzną. A muszę odpocząć, wypocząć. W takim razie przejdźmy jeszcze przez te Moskiewskie Wrota, żeby dobrze zakończyć dzień w Irkucku. Zielone poproszę, bo zimno. Nie ma. Tu chyba można na czerwonym też chodzić. Z tego co widziałem, Rosjanie chodzą, więc chyba można. A jak nie, to się przekonamy, skolko rubli będzie to kosztować. Moskiewskie Wrota. Idziemy, tylko że ja już w Moskwie byłem. Więc kurwa, to powinno być odwrotnie. Najpierw Moskiewskie Wrota. Powinienem przejść. A dopiero jechać do Moskwy. Dzisiaj pogoda zdecydowanie lepsza jak wczoraj. Nie pada już śnieg. Rano nawet świeciło ładnie słoneczko. Ale nie o pogodzie dzisiaj. Tylko jestem w kolejnym miejscu, nazywany Błękitnym Okiem Syberii. Ma długość 636 km i szerokość w najszerszym miejscu 79 km. Mowa oczywiście o jeziorze Bajkał, nazywanym również Świętym Morzem Buriatów. Właśnie jestem nad Bajkałem. Nad Bajkał dojechałem z Irkucka marszrutką.
Podróż trwała około 1,5 godziny, później kilka minut pieszo i dotarłem nad jezioro. I spaceruję sobie nad brzegiem i zamierzam spędzić tu większość dnia. Ponieważ dzisiaj wieczorem, a w zasadzie w nocy o 21:00 wyruszam z Irkucka dalej. 15 godzin nocnym pociągiem przez Ułan-Udę do miejscowości Nałuszki, przygranicznej z Mongolią. I będę chciał przekroczyć granicę, wjechać do Mongolii. Wziąłem sobie prowiant. U mnie na torze piwo, bolsze. Nad Bajkałem piwka trzeba się napić. Dwadzieścia procent światowych zasobów słodkiej wody pitnej w Bajkale. Robi wrażenie. Głębokość 1642 metry. Może fokę spotkam jakąś? Właśnie, żyje mnóstwo zwierząt, mnóstwo gatunków endemicznych, w tym foka bajkalska, która nie występuje nigdzie indziej, tylko tutaj. Wyewoluowały tutaj. A tam w oddali, tutaj widać góry. Tam w oddali też widać góry, tylko do połowy zaśnieżone. Ładnie. Kolej transsyberyjska. Odkąd wybudowali tamę w Irkucku, to zaczęło zalewać im tory i zmieniona została trasa kolei transsyberyjskiej. Teraz ta stara trasa używana jest, to jest tak zwana kolej Krusz Bajkalska, czy coś w tym stylu. Bardziej wykorzystywana jako turystycznie, chociaż też pociągi jeżdżą do lokalnych wiosek. Można taką trasę sobie zrobić tą koleją Krusz Bajkalską i później jest prom na samym końcu i przepłynąć Bajkał promem do Listwianki i wrócić się do Irkucka, ale na to trzeba mieć naprawdę calutki dzień od rana. Rozkładam się z żarciem. Zobaczymy, co szef kuchni przygotował na dzisiaj nad Bajkałem, żeby sobie zjeść. Że tak, u mnie dzisiaj do jedzonka tak, chlebuś, ostatni plasterek serka pepionego, skończył się, trudno, paróweczki ugotowane w hostelu, kupione. Pociąg jedzie. U mnie na torze tuńczyk. Jest i do tego oczywiście nóż, który kupiłem w Sankt Petersburgu. Porządny nóż, tak jak robili dawniej. To nie wiem, czy mi się go uda przewieźć, bo z powrotem samolotem wracam.
Piękna dzika przyroda. Krystalicznie czysta woda. Przeszło 1,5 kilometra głębokości. To jest coś nieprawdopodobnego. Słodka woda. 336 rzek zasila Bajkał, a tylko jedna wypływa z niego. Jest to Angara, która przepływa właśnie przez Irkutsk, gdzie wczoraj nad nią spacerowałem. O co za kurde gość? Tam jest wózek? Czy mi się zdaje? Wózka jeszcze ma? Ten jeszcze tutaj, co on tu robi? Włodek jeszcze tu jest. I pokazuje ręką tam na lokomotywę Józka. No to ładna śpietanka się zebrała. Do tego pomyśleć, że dawniej, jak były wielkie zimy, na czas zimy kładziono tory przez jezioro Bajkał, żeby do Ulan-Ude skrócić drogę. I później one wpadały na, jak lód się załamywał, jak kopka na wiosnę i na drugą zimę od nowa. To było dopiero przedsięwzięcie. Znów jestem w pociągu. Opuściłem już Irkutsk i teraz wzdłuż brzegu Bajkału jadę do Ulan-Ude, a potem już tylko na południe wzdłuż rzeki Selenga do granicy mongolskiej. Co przyniesie dalsza podróż, zastanawiam się. Przede mną Mongolia i Chiny. Za oknem piękny zachód słońca. Tu jest mój bagaż, tu jestem ja, a tu jest ławka i jest park. Jestem aktualnie na granicy mongolsko-rosyjskiej. Dworzec w Nałuszkach. Tam jest Mongolia. Tam jest Rosja. A ja mam 6 godzin do następnego pociągu. Kupiłem właśnie bilet na jedną stację, żeby przekroczyć granicę. Tam później muszę kolejny kupić już na lokalny pociąg mongolski. Jutro na 5 rano może dotrę do stolicy Ulan-Bator. Podróż teraz trwała z Irkucka tutaj 15 godzin. Ledwie zdążyłem. Byłem wczoraj nad Bajkałem. Tam nie mogłem autobusu dorwać. Musiałem czekać 2 godziny stracone. Później biegiem. Zaczęło padać jeszcze po plecach do hostelu, do tramwaju, na dworzec. 10 minut mi zostało zapasu, także wpadłem prawie że w ostatniej chwili. Czas nad Bajkałem fajnie spędziłem, cały dzień spotkałem jednego Polaka, Polaka, jego rodzina pochodzi z Polski, bo nazywa się Wiśniowski czy coś w tym stylu. Wystąpił ode mnie 30 rubli. 30 rubli. Mówi, że wódka droga, u nich tam bimber dobry robią. Mówi, bimber plus woda z Bajkału jest, mówi, wódeczka super. No dałem mu, no Wiśniowski, nie? Mówi, że rodzina do Kazachstanu, gdzieś tam wytego, a on się już tutaj urodził, czyli już taki jest, Sybirak jest, nie? Od Ulan-Ude w dół, na południe, jak się zjeżdża, cała trasa biegnie wzdłuż rzeki Selenga. Jest niezwykle malownicza trasa. To już takie tereny mongolskie, mi się wydaje, zaczynają się. Wzdłuż rzeki Selenga, to góry, to zielono, to no niesamowite. Normalnie nie mogłem oderwać oczu od szyby. To jest coś jakby, kurde, no, dla mnie to jest telewizor, tylko programy puszcza natura. Coś takiego, no masakra, jakie widoki, że niesamowite. Mam nadzieję, że w Mongolii będą podobne, jak nie jeszcze lepsze, bo to takie zaczyna się takie już troszeczkę stepowe. No, tymczasem jestem w Nałuszkach,
6 godzin do następnego pociągu, idę do jakiegoś sklepu, chleb mi się skończył, do chleba jeszcze mam, ale chleb mi się skończył, coś sobie kupić, ogarnąć i siadam, odpoczywam 6 godzin. Nie ma tu nic tych na łóżkach, normalnie nie ma nic. Jedna ulica. Akurat teraz popatrzyłem, jedna ulica i krowy idą tutaj, jasny kicieś. Idą na dojenie chyba, bo mają takie te wielkie wymiona. Ty, ale one same te krowy poszły. 3 krowy. Nie było pasterza żadnego. Szły, teraz patrzę, do domu weszły tam do bramki. To spryciło. Przekroczyłem granicę mongolską. Nastał już ranek. Widoki za oknem zmieniają się. Powoli dojeżdżam do Ułan-Bator. Wielogodzinnej tułaczce przez stepy mongolskie witamy w stolicy Ułan-Bator.